Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Emi, witajcie w nowej serii. Zagrajmy w Gothic 2, Noc Kruka, Złota Edycja. Tak, grałam już w Gothica chyba ponad rok temu. Nagrałam chyba dwa albo trzy odcinki. Nazywała się seria Let's Play. Gothic 2, Noc Kruka, Złota Edycja, coś tam, dobra. Dobra, to zaczynamy nową serię na 100%. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra. Tak, jeśli spodoba Ci się seria, to subskrybuj, kliknij, skomentuj, łapkę zostaw w górę. Dobra. Tak, odpalamy nową grę, co ma wydana w 2000, w którym to jest roku, nie wiem, 2001, 2002, co z tego? Opowiada historię bezimiennego, co... Został skazany nie na śmierć, ale musi zanieść taki coś magowi, takie coś tam i dlatego zostaje uratowany, wrzucony potem do jeziora. No dobra. Zaraz będziecie mieli dziecko, dobra, zaraz prolog, dobra, to start. Nowa gra. Tak, dzisiaj nagrywam to z niedziela oczywiście. 13 września, 10:33. Dobra. A tak, no. Oblicza Dolina Chorinis, dobra. Śniącego i zniszczył barierę, ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. Żan, nekromantyk Stardusta. 30 dni później. Cicho być, bo ja nabieram filmy marzy. Popłakam cicho teraz. Do widzenia, do widzenia cię obudź. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod sterdą obłazów. No, ale leżałeś. Dokładnie tak. Dobra. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi. Z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy.
Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Mamy na to wystarczająco dużo czasu. Śniący został wygnany. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, które nie mogłem odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie. I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność. Także tutaj smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Armia! Armia! Wielka armia zamknęła ją armia. Jezus, dobra. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Dlaczego paladyni mieliby mi dać Oko Inosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś Śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie Oka Inosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie strać nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Rozdział pierwszy, zagrożenie, aha. Czyli mam nie mówić w ogóle żadnym magom. Dobrze, rozmawialiśmy z Kradasem, dobra. Aha, to już wiem dlaczego. A się coś tu podnosiło. Gdzie ja to? Tak, nie chcesz gadać? Nie, nie chcesz. A, coś to było, że... Patrzymy. Mhm.
kominku. Żeby tam wyjść, trzeba jakiś kominek otworzyć. Tu jakiś kominek. A tu jest kominek. Aha. Po czym? Laga. To może są? Kominka? O! A! Nacisnąłem coś. A, dobre. Nie otwiera się. O, otworzyłam nareszcie. I co? Bierz to wszystko. Dobra. Zdjęłam wszystko? Dobra, kasę wzięłam, dobra, jakieś coś. Teraz się puszcza. No, odwrót tego. Dobra, tak, okej. Co tu jeszcze jest? Dobra, kolejna mikstura. Aha. Czacha. A czacha po co mi? A powiem pewnie. Jestem Shakespeare. Jestem Shakespeare'em i weź mnie za sobą. Dobra, okej. Okay. Maxarda z niej, gadamy z nim jeszcze? Ej, ty! O tej... O, dobra. Co mi możesz powiedzieć o tej kamiennej tablicy? Sądziłem, że to jakiś mat.